Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia materiału na temat prostej, malutkiej serii Blender Game Engine poświęconej sensorom. W tym przypadku chciałbym powiedzieć o radarze. Radar to jest sensor, który jest takim troszeczkę uogólnieniem sensora Ray, ewentualnie NIR, o których mówiłem już wcześniej i odsyłam Was do tych poradników, abyście sobie mogli właśnie czego powtórzyć. Otóż radar to jest coś takiego jak taki trochę lepszy sensor wykrywający bliskość obiektu. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko działa. Aby to można było wszystko ustawić, dodam tutaj sobie małpkę, która będzie takim naszym reprezentantem. Dla małpki zawczasu już włącza sobie wyświetlanie osi, aby wiedzieć dokładnie, gdzie ona ma swój nos, gdzie jest oś X. I widzimy tutaj, X jest z boku, powiedzmy sobie, w tym lewym uchu, więc może w trybie edycji małpkę od razu przekręcę. Ustawię ją jakoś tak, żeby wydawało się przynajmniej, że ona w tę oś X patrzy. Czyli mamy teraz kierunek zgodny z kierunkiem jej nosa. I to będzie nasz obiekt wykrywający różnego rodzaju akcje. I do tej małpki dodam sobie sensor, który nazywa się radar. Radar. I teraz tak, ten sensor jest troszeczkę podobny do tego, co mieliśmy w sensorze takim jak Ray na przykład. Dodam go tutaj dla porównania. Zobaczmy sobie, gdzie jest Ray. Ok, zobaczcie. Mamy możliwość ustawienia sobie tego sensora Ray na własność albo na materiał. Więc to jest wspólne dla obu tych elementów. Możemy wykryć jakąś property. W tym przypadku możemy podać tylko property, znaczy tam, gdzie używamy radar, materiałów nie wykrywamy. Po materiałach nie można tego wykryć. Podobnie jak w przypadku Ray, mamy również możliwość ustawienia sobie osi. W tym przypadku domyślnie to jest plus Y, tutaj domyślnie jest plus X i akurat tak zostawimy sobie. No i mamy także możliwość zwiększenia zakresu wiązki, którą będziemy śledzić obiekt. W przypadku Ray mamy taką bardzo cieniusieńką strugę, która z nosa małpy by wystrzeliwała lub też taki laser pojedynczy, który by wykrywał coś, co się z nim przetnie. W przypadku radar mamy nie laser, tylko stożek. Czyli na przykład, jeżeli będę chciał to pokazać jeszcze wyraźniej, to mogę do sceny dodać stożek, który no, działa na przykład podobnie jak lampa typu spot w ten sposób. Tutaj ją sobie przekręcę, ustawię ją na przykład na, powiedzmy sobie, kącie 90 stopni minus. I teraz to jest taki radar, który będzie przywiązany troszeczkę do małpki, czyli jeżeli tą małpką będę obracał, to ona będzie się rozglądała takim właśnie radarem. Ok, tak to może wyglądać. Tak działa ten sensor. Teraz wielkość tego obiektu, czyli na przykład światła, konfiguruje za pomocą parametru distance. To tutaj światło akurat, ale w tym przypadku chodzi mi o ten dystans. A więc jeżeli dystans ustawię na 5, no to, ten radar będzie miał zakres 5. Taki malutki będzie, nie można, przynajmniej nie znalazłem, włączyć wizualizacji tego obiektu, w związku z tym pokazuję to z mocą takiego uproszczonego widoku związanego z tym światem, ale oczywiście nie ma to nic wspólnego ze światłem. Musimy sobie to wyobrazić. Taki radar będzie działał w zakresie 5 i tutaj mamy wielkość stożka tego strumienia, promienia radaru, który będzie wykrywał obiekty. Teraz jeżeli jest 0, to jest dokładnie to samo, co w przypadku Ray. To jest bardzo wąski radar, nawet jak dam 1 stopień, czy tam ułamek, czy nawet jak bym dał 2 stopnie, to i tak jest ciągle wąski strumień bardzo, troszeczkę się tylko rozszerzający w oddali. Zależnie od tej odległości, mogę mieć bardzo szeroki gdzieś tam, ale wąski w pobliżu samego małpiszona. Więc teraz może zróbmy sobie jakąś akcję, podobnie jak poprzednio. Ta małpka może na przykład zrobić coś. No z tych prostych rzeczy, które tutaj są, to ustawię znowuż dla niej visibility po prostu i je wyłączę, tak by ona mogła po prostu zniknąć, jeżeli zobaczy jakiś obiekt, będziemy wyraźnie widzieli zmianę stanu wtedy. No i cóż, i teraz trzeba byłoby określić jakiś inny obiekt, który taka małpka mogłaby dostrzec. No więc wstawię sobie tutaj coś, co byłoby dla niej na przykład atrakcyjne, jakiś torus, dajmy na to, ok? Kółko ratunkowe. Teraz, jeżeli taka małpka miałaby na torus patrzeć, to trzeba w nim jeszcze ustawić sobie jakieś property, ale nie zrobię tego i nie ustawię property tutaj, w związku z czym ten nasz sensor powinien działać na wszystkie obiekty, które gdziekolwiek się tam znajdują. Jeżeli teraz uruchomię taką grę, to w tym momencie nic się nie dzieje. Jeżeli zwiększę sobie tutaj na przykład do 15 ten nasz radar i zwiększę nawet do 5 jego zakres działania, do 5 stopni, szerokość stożka, nadal się nic nie dzieje, bo znowuż jest tak samo jak w przypadku sensora NIR. Ten obiekt, który wykrywamy, musi być zdefiniowany jako aktor. A więc w ustawieniach, w preferencjach, na zakładce z fizyką muszę włączyć pewną opcję, taką jak aktor dla tego mojego torusa tutaj. Teraz jak wrócę do małpki, popatrzymy, czy działa. Pach, od razu znikła, bo dostrzegła w odległości 15 oczywiście ten obiekt. Teraz, jeżeli trochę ten obiekt podniosę do góry, także już nie byłby na osi tutaj zupełnie, to zobaczymy, czy w tym momencie nadal małpka go zauważy. Teraz uruchamiam całą grę. Widzimy, nie widzi go teraz. Jeśli dam troszeczkę niżej, ciut, ciut, o tyle gdzieś, uruchomimy, dalej go nie widzi. Jeżeli jeszcze trochę niżej zejdę,
uruchomimy go, to teraz go dostrzegła. To dlatego, że stożek patrzenia tego naszego radaru jest bardzo wąski, to jest tylko 5 stopni. Jeżeli dam 15 stopni, to w ten sposób, to teraz mogę odsunąć trochę bardziej tą moją bryłę torusu. No i zobaczymy, czy działa. Działa. Mogę odjechać jeszcze trochę dalej. Tutaj już nie działa, ale jak dla małpki zwiększę promień rozglądania się, czy też widzenia, to w tym momencie zadziała. I teraz ten sensor można wykorzystać w bardzo prosty sposób do dostrzegania obiektów różnego rodzaju. Na przykład jeżeli jeździmy jakimś przeciwnikiem po scenie, jakimś czołgiem, samochodem, czymkolwiek, to można reagować na pewne przeszkody automatycznie, ustawiając sobie taki sensor, właśnie taki radar. On może być troszeczkę bardziej efektywny niż po prostu NIR, bo NIR sprawdza wszystko w pewnym kulistym promieniu, w pewnej bryle, w sferze. Natomiast ten sprawdza w stożku. Bardzo przyjemna rzecz. No i to w zasadzie tyle. A więc pozostawiam Was z tym nowym rodzajem sensora i do zobaczenia.